Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wydarzenia sportowe. Trwa przerwa w rozgrywkach PGNiG Superligi Mężczyzn spowodowana występem reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Piłkarze ręczni Zagłębia Lubin przygotowują się w tym czasie do drugiej części sezonu. Lubinianie do treningów powrócili na początku stycznia. Obecnie podopieczni Pawła Nocha przygotowują się do pierwszych meczów drugiej rundy. Nie trenujemy w pełnym składzie, wypadł nam Mikołaj, ale to jest taki problem, który już jest od jakiegoś czasu i tą przerwę w ligowych zmaganiach poświęcamy na to, aby doprowadzić go do pełnej sprawności. Reszta jest zdrowa, do dyspozycji, także na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Zagłębie rozegrało do tej pory dwa mecze sparingowe. Miedziowi wygrali ze Stalą Mielec i zremisowali z biorącą udział w Mistrzostwach Świata reprezentacją Chile. Bardzo cieszy mnie postawa młodych graczy. W tych meczach dostał szansę również Krystian Bądzior, także nasz najmłodszy zawodnik, również reprezentant kadry juniorów, więc to jest na pewno na ogromny plus. Natomiast zawsze jest mnóstwo rzeczy do poprawy i staramy się to z każdym dniem ulepszać. W najbliższy weekend Zagłębie Lubin zagra w turnieju towarzyskim w Gryficach. Początek roku to dla taekwondowców okres zgrupowań i obozów przygotowawczych. Przedstawiciele klubu koreańskiej sztuki walki przygotowywać się będą do najbliższych imprez krajowych i międzynarodowych. Z początkiem ferii rozpoczęły się zgrupowania dla klubów taekwondo w całej Polsce. Później taekwondowców czeka zgrupowanie kadry. Jeżeli chodzi o początek roku, to zawsze zaczyna się akcja obozowa, ponieważ są ferie. I tych obozów jest kilka. Wiadomo, że w Polsce te podziały są. Każde województwo ma w innym terminie, więc zaczęły się już zgrupowania. Na niektóre pojadą też nasi zawodnicy. Między innymi będzie centralne zgrupowanie taekwondo. Będziemy mieli tam swoich reprezentantów. To jest organizowane w Szczyrku obóz przez szefa Polskiego Związku i tam będą, że tak powiem, najwyższej klasy instruktorzy. Potem mamy zgrupowanie kadry. Na zgrupowanie kadry, które będzie w pierwszym tygodniu naszych ferii w Dolnośląskich. W lutym pojedzie Patryk Łukasiewicz. W międzyczasie odbędą się seminaria szkoleniowe, w których wezmą udział reprezentanci KKSW. Będziemy reprezentowani w Gdańsku, będziemy w Ciechanowie na takim seminarium szkoleniowym dotyczącym walki. No i początek marca zaczyna się system kwalifikacji do Mistrzostw Polski i do kadry narodowej. Pierwsze zawody w tym roku to Puchar Polski, który będzie także pierwszym sprawdzianem dla kadrowiczów. Zawodnicy Olimpu Lubin rozpoczęli przygotowania do najważniejszych zawodów na początku roku. Podopieczni Olega Bugajenki stawiają przed sobą wysokie cele. Lubinianie przygotowują się do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Te zawody odbędą się na przełomie marca, kwietnia i to jest najważniejsza impreza w tym roku dla klubu i dla naszego zawodnika czołowego Piotra Kołpy, który się zakwalifikował jako reprezentant i cieszymy się niesamowicie z tego powodu. Najbliższe zawody z udziałem lubińskich szermierzy odbędą się za niespełna dwa tygodnie. Turniej przed Mistrzostwami Europy i Mistrzostwami Świata, Mistrzostwa Juniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów we Wrocławiu. Na turniejowe maty szermierze Olimpu wyjdą w dniach 27-28 stycznia. Podopieczni Pawła Szabelskiego podejmowali na własnym parkiecie Gwardię Wrocław. Zespół Kuprum Lubin zdobył 3 bardzo cenne punkty i bez porażki plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli. Pierwszy punkt w meczu padł łupem gospodarzy, lecz goście zaraz wyrównali. Następnie kiwką z drugiej piłki popisał się nasz rozgrywający Paweł Malicki, a kolejną akcję atakiem skończył Mateusz Szubart, wyprowadzając nas na dwupunktowe prowadzenie. Lubinianie kontrolowali spotkanie, kończąc seta 25-22. Druga część spotkania to wyrównana gra do stanu 6-6, a później zespół z Wrocławia zaczął grać bardzo dobrze w obronie i skutecznie kontrował. W wyniku 23-15 atakiem na czystej siatce popisał się Mateusz Szubart, wykorzystując świetne rozegranie Pawła Malickiego. Mateusz, zagrywając kolejne 3 asy, zmniejszył stratę do 23-19, lecz goście zdobyli kolejne 2 punkty i wygrali seta 25-19, wyrównując stan meczu 1-1.
Trzecią partię meczu zaczął atakiem Szymon Drzazga, a kolejne oczko dołożył Paweł Jakubowski skutecznym blokiem. Następnie gra toczyła się punkt za punkt. Set zakończył się wynikiem 25-20 dla miejscowych. Czwarty set to wyrównana gra. Przy wyniku po 6 asem popisał się Kamil Reichel, dając nam prowadzenie. Dalej obie drużyny zdobywały na przemian po 2 z rzędu do wyniku 14-14. Goście grali do końca i zmniejszyli przewagę, doprowadzając wynik do 20-18, by po chwili zbliżyć się na jedno oczko 21-20. Trener gospodarzy poprosił o czas, aby uspokoić grę. Po powrocie każda z drużyn kończyła swoje pierwsze akcje i to zespół z Lubina wygrał seta 25-23, zwyciężając cały mecz 3-1. To wszystkie wydarzenia sportowe. Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.